Siemaneczko, witajcie w moim kolejnym odcinku. Przyszedł do mnie normalnie tata. Pijemy se na razie, a później pozdrowi się Kazie. No dobra, opowiadaj. No i tam jest umywajnia i sracze. Ale gdzie? Bo tak... W wojsku, w wózce. W wojsku? Tylko nie przeklinę, proszę cię bardzo. Koszarach. No i był ten pisura się zapchał. Pisuar? No pisura, nie wiem, co to pisura. No wiem, co to jest, no tam gdzieś sika. I jeszcze kurka wodna, bo tam to jest stare żeliwno, to wiesz, kolanko, nie, żeby nie śmierdziało. No. To trzeba było to wyjąć. No i wyczyścić. A tam właśnie tego z tych samych napletków. Pełno, pełne kolano. Trzeba było to wyczyścić, nie? No i to aż się na żyganie zbierało. Oj Boże. To było 50 chłopaków nas było w plutonie. Dwa koryte, 10 kranów. I miałeś 3 minuty na ubranie się, 3 minuty na umycie, ogolenie. I... Czekaj, no. I na 3 minuty na pościelenie wyra. I mówię, jeszcze minutę macie na papierosa. Taki starszy mat był. Śmiechu warte, warte. Było, minęło. Ale że co? To było w wojsku czy gdzie? No w wojsku, mówię ci, że jak poszłem do wojska. Ty, bo ty byłeś na statkach do chyba. Do marynarki wojennej, tak, ale pół roku jesteś w wózce. Żeby się wyszkolić. A jak było na tym? Na statku? Na okręcie to było w ogóle przesrane. Jak ładnie to określiłeś, no. Przejęzyczył się normalnie. Za młodego jest wszędzie przerąbane. No jo, kurwa. Kurka wodna. Byśmy spali, rozumiesz, 3 godziny na dobę. Tak nas gonili. A jak na przepustkę tam puścili, to wróciłem prawie na sztrech. To w wojsku nie było za wesoło. Dla Baniola jest zawsze nie ten. Jest to tu Baniol. Baniol? No to jest młody żołnierz w marynarce wojennej. Aha. Młody marynarz. No. Ale opowiedz coś jeszcze o wojsku. No co ci opowiedzieć? No jak tam było ogólnie? No bo ja nie byłem w wojsku, to ja się nie znam. Półtora roku jesteś na szmacie. Do sprzątania, do wszystkiego. Po półtora roku jesteś kątowy. To już w pierdół lepiej było, ja i ci wtedy, powiem. No wtedy ty, bo przyjdzie baniole młode, wtedy ty rządzisz, nie? Tymi baniolami. Bo w wojsku, w marynarce wojennej jest tak. Jesteś baniol, starszy baniol, kątowy, wicek i dopiero rezerwista. Po 3 latach służby. Czy tak było? No teraz to ja nie wiem, tam. 8285. No ale co tam się robi w wojsku ogólnie? Oprócz tego, że na szmacie trzeba jeździć. No co, no masz swoje obowiązki. No. Ja byłem radiotelegrafista, nie? Co byłeś? To ty te kurde morsy? Radiotelegrafista, no alfabety Morsa tam. Alfabety Morsa? O kurka wodna. Ja się tego naucz, chłopie, można szajby dostać. A ty znasz się na tym? 35 lat minęło, to już dawno zapomniałem, no tita to ten, bo ta tita to jest. Tita to jest A, tita to jest K, C to jest tati tatit. Kurde, no jo, bo kiedyś nie było takiej technologii, jaka jest teraz, nie? No ale teraz masz komputery, masz satelity, ale każdy z łączności musi znać alfabet Morsa. Bo komputer ci siądzie i do widzenia. A tu będziesz bateryjkę głupią i nadajesz. SOS, nie? Ty, 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 ta, ta, ty, ty, ty. No jo, no czaję, o co chodzi, no. To
Ale nie, no ale oprócz tego, że tam musiałeś się nauczyć czegoś w wojsku, sprzątania, prania i tak dalej, to wiadomo, bo to nawet w pierdlu tego uczą. To jakie miałeś obowiązki? No jak miałeś wachtę, to musiałeś w kabinie radio siedzieć, tak jak ja, nie? Wachtę? Wachta, 4 godziny. No, czyli wachta to jest służba na statku. No wachta to jest na zmianę, no bo przecież nie będziesz 24 godziny siedział, nie? No A jeszcze było tak, bo myśmy jedli na dziobie, na pierwszym pomieszczeniu, gdzie wyrzutnie torped. I taki kuś był, Stachu kuś. jo. No. No, on z Krakowa był. Myśmy w człowieku z portu wyszli, trochę okrętem zabujało, a ten. Zażygał się. Ale jak? On nie miał czym już żygać. I tutaj wiesz, bo jak jest. To może choroba morska. No to chyba tak, ale on do końca służby tak miał. 3 lata tak żygał. Albo za dużo wypił. Czy tam nie No było to też, ale. chlania? Nie, na okręcie na bale. I ci, co bali, palili papierosy, mieli przesrane. Jak się złapał na dole na okręcie papierosem, no mógł się zamknąć normalnie, do ancla. O kurka wodna. Nie było tam popuść. No i jeszcze ci dokończę o tym kusiu. Takie były hible. Te aluminiowe. Takie. Ameliniowe, no. Zamykane. No. Zawsze jak byśmy byli w morzu, to wszystko było za burtem wywalone. No ale w każdym razie, no obiad był dobry, żarcie było super, bo kucharz gotował do oficerów, dla podoficerów, nie? No i dla nas, no to samo. No ja ci powiem, że w pierdlu też było dobre żarcie. No, ten. I kurka wodna, my tu siedzimy na tych kojach, na łańcuszkach te koje były, nie? No. Takie pół metra. Pół metra na dwa. Do widzenia. Albo nawet nie będą. I my tu jemy tam obiad, a ten do tego kibla. Przy tobie, o tak jak ja stoję przy tobie. No. No nie było gdzie. I. A ty masz jeść, I nie? żyga. No, mają chorobę morską, no. Ale nie, no ale oprócz tego, to co robisz w tym wojsku jeszcze? No co, no wachtę to A na strzelałeś karabinem? autobusce, jak dopiero poszli. Tu dwie warty. I nie zapomnę pierwsze strzelanie. Był ten. Kałaszników. Wiesz jak kałaszników wygląda. No wiem, Kałasznikowi AK-47 to jest najpopularniejsza broń. To jest najlepsza broń na świecie. No. Najlepsza broń na świecie, a ruska. Ruska? A to nie jest polska broń? No co ty głupi jesteś? Kałaszniku. No facet umiał 2 lata temu. I on to skonstruował. I niezawodna broń. W każdym razie, no. Myśmy wyszli 100 metrów do tarczy. Metr na metr tarcza. Na leżąco, nie? No. No ale jak. I nas tam było chyba 10 stanowisk. I jak ktoś strzelił. To łuskę wywala, nie? No tam wylatuje, no. No i ja tam sobie przyłożyłem się, no był celownik 3, pod cel pojedynczym ognia. I tak już prawie on strzelić, a mi ta łuska w łeb. Pum! Ale w hełm, nie? Nie w głowę, tylko w hełm. A po hełm miałeś. No, w hełm, to do mnie inaczej nie do rady. Ale się zląkłem, no ale potem wystrzelałem chyba 46 czy 47, jakoś to. To ładnie tam się działo w wojsku, kurde. 5 pocisków dostałeś, nie? A te maty, to nas gonili, to wszystko się cofnęło. Taki lasek był do tego lasku. Bo wiesz, jak cię gonią północy, no to jeden, ja to olewałem, no dobra, robię tam. Ale byli tacy, co wiesz, ping-pong im chodził. Niech się obróci i niech walnie. Do tego, takiego mata, nie? A to jeszcze bardziej się wkurzałeś, bo oni byli 2 lata, a my 3. I oni nas gonili. To się nazywa manarka konna. Dobra. Tato,
Weź się napij drina, tam masz wódeczkę normalnie. No. No. Masz kurde popita. Litra wody, popita. Weź się napij, No kubek tak. jest. Tak sobie myślę, do mnie te drzwi wstawiam dzisiaj. No nie wiem. Jak nie dzisiaj, to jutro. Jutro może będę miał na bilet i będę 6 kilometrów na piechotę za sobą. No. Drzwi to nie zając, nie uciekną. No za późno, nie? No. Dobra, Patokołcz, serdecznie pozdrawiam ziomeczków, ziomaloweczki. A, jeszcze pytanko takie mam, kurwa, do was osobiste. Dyskretne bardzo. Gdzie jest, kurwa, Koko? Pozdrawiam serdecznie. Chleję ze starym i tyle. Na to wygląda.